Nikola Szymaniak z pierwszej Aliceum przechodzi okres buntu. Do niedawna była sympatyczną uczennicą, a teraz stała się arogancka. Zachowuje się niegrzecznie wobec koleżanek i kolegów, a także wobec nauczycieli. Oraz Nikola, mogę iść do toalety? Poczekaj proszę, za chwilę będzie przerwa. Ale ja muszę iść. Niedobrze mi. Z nudów. Nikola, przestań. No to prawdę mówię. Wszyscy się tutaj nudzimy. Ja się nie nudzę. Ja też nie. I wkurza mnie to, że nam przeszkadzasz. W związku z tym dostajesz dzisiaj uwagę. Jestem nastolatką, a wszystkie nastolatki przeżywają okres buntu. To wina zmian hormonalnych, zmian w naszych mózgach. Nic na to nie poradzę. Tak po prostu ma być. Jak można być tak handsome do tak super nauczycielki jak ona? Wiem, masakra. Chciałam z nią pogadać o tym, że się strasznie zachowuje, ale ona uważa, że ma do tego prawo. Nikola to moja najlepsza koleżanka w klasie. Jeszcze niedawno była naprawdę spoko. Miła, kochana, ale strasznie się zmieniła. Coraz mniej osób ją lubi i ja też zaczynam tracić do niej cierpliwość. A co wy za syf tam jecie? Śniadanie po prostu? Obżeracie się jak świnie. Popatrz na siebie. Patrzę i co? No jedz tak dalej, będziesz jak wielka buła. Wiesz co, mam cię już dosyć. Nikola czuje się odrzucona przez koleżanki. Postanawia zbliżyć się do Natalii Kruczyńskiej, uczennicy trzeciej klasy liceum, która od jakiegoś czasu bardzo jej imponuje. Ja nie kumpluję się z każdym, a ja nie jestem każdym. No, powiem ci, że nawet mi się podobasz. Masz tak samo niewyparzony język jak ja. Ta młoda jest śmieszna. Chyba jej się wydaje, że może być moją koleżanką i do tego zgrywa cwaniary. Ale takie cwaniary jak ona, to ja im na śniadanie. Koleżanki z klasy Nikoli skrytykowały jej zachowanie. Pomimo to nastolatka nie ma zamiaru się zmieniać. I raz! Jezu moja, co nie potrafisz grać w ogóle? Cały czas mnie popychasz i na mnie wchodzisz i zabierasz moje piłki. Nikola! Przecież widziałem, co się dzieje. Biegasz z jednej strony boiska na drugą, miałaś stać na swojej pozycji. No i dobrze. Co no i dobrze? Jak ty się do mnie odzywasz, co? Dostajesz uwagę za to zachowanie. Nikola, ty chyba każdego umiesz wkurzyć. Zajmij się sobą, co? Dziewczyny, hej! Hej, dziewczyny! Hej. Co tam jecie? Wszystko, co niezdrowe. Mogę chipsa? Raczej nie. Chyba możesz sobie kuć swoje. Tak, mogę. No to się pospiesz. Tak, jasne. Nie podoba mi się, jak Natalia mnie traktuje i jakim tonem się do mnie zwraca. Ale niech i będzie. Ma po prostu silny charakter. Jak ja. Nikola jest rozczarowana tym, jak traktuje ją Natalia. Ale mimo to chce się z nią zaprzyjaźnić. Jesteś zła. A mam być wesoła? Co mam zrobić, żebyś nie była zdenerwowana? Nie wiem. Zastanowię się. No. Co teraz mamy? Hejka, gdzie idziecie? Serio cię to interesuje? Czuję się, jakbym została sama na tym świecie. To nie tak miało być. Teraz to nawet trochę tęsknię za Julką. Ona to przynajmniej była dla mnie miła. A Natalia wywyższa się, jest chamska, nie szanuje nikogo. Denerwuje mnie to! Tak, o. Ej, dziewczyny, przyjmiecie mnie do swojej drużyny? Za jakiś miesiąc zrobimy nabór. Możesz przyjść. Mam czekać miesiąc? Mogę teraz wam pokazać, jaka jestem ekstra. Pomyliłam się. Jezu, okej, okay, dobra. Nie jesteś w ogóle przygotowana, to nie ma sensu. Ja nie jestem przygotowana? Tak, ty nie jesteś przygotowana. Natalia, spokojnie, masz jeszcze miesiąc, żeby pokazać im, jak bardzo dobra jesteś. A ty co się wtrącasz? Kto ma w ogóle pozwolić ci się odzywać? Masz być cicho, bo jesteś nikim. Kumasz? Kumasz? Kumam. Nikola jest coraz bardziej zniechęcona do Natalii. Zaczyna rozumieć, że bunt nastolatki nie usprawiedliwia opryskliwego zachowania. Słuchaj, młoda, masz mi grzecznie odpowiadać, rozumiesz? Nienawidzę chamstwa. Serio? Serio. Wyskakuj z kasy. Co? Wyskakuj z kasy, jestem głodna. Nie mam kasy. Ej, Nikola chce od ciebie pożyczyć pieniądze. Słucham? Wyskakuj z kasy, głucha jesteś. Nigdzie nie powiem, odczep się od niej. Przestań do mnie wrzeszczeć, dziewczynko. A ty przestań się rządzić, jesteś okropna, nie mogę cię słuchać. To nie słuchaj. Nikola, choć nie warto. Zachowuję się jak ona. Jestem okropna. Głupio mi, że tego nie widziałam. No i co mam ci teraz powiedzieć? Tak, ostatnio zachowujesz się strasznie, ale kiedyś byłaś inna. O, i co? Teraz żalisz się swojej koleżance, jaka byłam dla ciebie niedobra? Uważaj, bo się jeszcze rozpłaczesz. Cieszę się, że coś do mnie dotarło. Dzięki temu, że przebywałam z Natalią, zobaczyłam, że byłam tak samo okropna jak ona. I zrozumiałam, że nie chcę taka być. Julia, słyszysz coś? Nie. Ja też nie. Nikola zrozumiała, że dojrzewanie nie usprawiedliwia bycia niegrzeczną i arogancką. Stara się zachowywać tak, jak dawniej. Chciałam przeprosić. Wiem, że ostatnio zachowywałam się paskudnie. I przepraszam. Przeprosiny przyjęte.